Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kontynuacja silników Toyoty dużej pojemności, które nie były omawiane. Tym razem nowoczesny silnik 2.4 D4D. 150 koni, silnik z rodziny 2GD FTV od 2015 roku. Zastąpił te silniki starszych jednostek, starszej generacji. Sam silnik, ciekawa konstrukcja, 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, common rail, turbosprężarka ze zmienną geometrią, rozrząd na łańcuchu, filtr cząstek stałych, oczywiście koło dwumasowe, wtryski elektromagnetyczne. Występował w takich autach jak Toyota Hilux 3, Land Cruiser. W zależności od kraju produkcji czy miejsca przeznaczenia. Co do samego silnika, on zastąpił stare te jednostki KD. Tutaj mamy silnik z ciekawymi technologiami. Cały praktycznie silnik jest z lekkich stopów, aluminium, krzemu, dodatkowo komory spalania są krzemowe, też ze stopów. Ma to wszystko powodować zmniejszenie strat, zwiększenie elastyczności, podniesienie oczywiście ekonomiczności silnika, same wtryskiwacze elektromagnetyczne Denso, ponad 2 bary, ponad 2000 barów ciśnienie wtrysku, także to wszystko powoduje, że dawkowanie paliwa ma być jak najbardziej ekonomiczne i na pewno się to przynajmniej w większym stopniu udało. Co do zalet tego silnika, na pewno jest to bardzo dobra dynamika, elastyczność silnika, kultura pracy. Co do wad, no to koszty serwisowania, spalanie w części aut, także nie powinno dziwić, spalanie w okolicach średnio 8-10 litrów. Wiadomo, że silnik jest stosowany w ciężkich autach terenowych z napędami na 4 koła, także to też podnosi spalanie. Podsumowując, silnik ciekawy, aczkolwiek koszty serwisowania, jeżeli auto będzie miało już większy przebieg, mogą niestety dla niektórych użytkowników być znaczące, także miejmy na uwagę, kupując auto z przebiegiem, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy, że osprzęt tego silnika, nawet jeżeli sam silnik jest trwały, to niestety też nie będzie tani w naprawach. Szczególnie wtryskiwacze, filtr cząstek stałych czy turbosprężarka. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie silnika Toyoty 2.4 D4D. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.